zorganizować. To sobie oczywiście organizujemy. W szkole mi się nie udało zorganizować, ale na komputerach, tylko na moich komputerach w takiej salce. Moim terenem działania to jest powiat biłgorajski, ale na razie mam dosyć zajęć w Biłgorajce. Super, dziękuję bardzo. Zajęcia prowadzę od stycznia 2013 roku. Okej, ja mam takie pytanie. Dzięki. Ewa Michta, ja dziś przyjechałam z Warszawy, ale generalnie działam w Rykach od lutego tego roku, kiedy zaczęłyśmy nasze działania w Bibliotece Publicznej Rydzkiej. Jednak w trakcie remontu musiałyśmy się przenieść na własną inicjatywę, gdzie przyjmujemy Centrum Kultury, prowadzimy w jednym z budynków Centrum Kultury, jednak już na swoich komputerach, co jest dużym trudem, żeby musiała się zmniejszyć grupę. I pozwolę sobie przedstawić też Ewę Domarecką, która się niestety spóźni, ale jest moją współpracowniczką z Ryk. Razem prowadzimy te zajęcia od początku w tych samych. Przyjechałam z Warszawy i w ośrodku punktu wsparcia teraz Warszawa przyjazna seniorom. No bo nic. Małgorzata Nadal, przyjechałam z Warszawy. Pracuję w Urzędzie Miasta Stołeczne Warszawa, właśnie przyjechać do zajęcia. Gdzie prowadzę obecnie salę Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, ogólnie wszędzie, gdzie się tam też w domach prywatnych seniorów. Zdarzało mi się do tego, od kiedy pora roku. Nazywam się Ewa, przyjechałam z Rozmiaru Kowalskiego w Miejskiej Bibliotece Publicznej od 2 lat. Esencjonalnie. Dzięki. Szczerze mówiąc, powinnam przykład kompensować. Beata Szczeszek. Tak samo Miejska Biblioteka Publiczna i Biblioteka, a także i długo gdzieś obok. Super. I prywatne z seniorami. 77. Jola Zawada, razem Podlaski, no też Miejska Biblioteka Publiczna, a także filia 2. I pracę to jest poza mnie Orange, ale też w okolicznych wsiach, w gminach tam, gdzie była biblioteka, gdzie się działa, w urzędzie gminy. A teraz zaczynam z przyszłej środy Lotniczej Straży Pożarnej. Teresa, ja przyjechałam z Brama Kozienicką, z Zabłości, na skraju Puszczy Kozienickiej. No, mam, jak tutaj patrzę, słuszny PESEL, jeśli w ogóle chodzi o swoje życie, ale jestem nowym latarnikiem, ukończyłam ukończyłam szkolenie w sierpniu tego roku. Ale po prostu weszłam w ten projekt, jestem zafascynowana, pomagam głównie, gdzie działam. A więc gdzie tylko możliwe, ale za długo już, bardzo przychylnie zostałam przyjęta przez wójta gminy Garmatka. Jeśli tylko zostanie, to mam możliwość na współpracę, bo rozumiem potrzeby i mam w stosunku do niego bardzo duże zamiary. Prywatnie jestem jeszcze ponad to przewodnikiem turystycznym, dlatego robię dużo mówić, pilotem ucieczek i latarnikiem. Dziękuję bardzo. Ja też Teresę pamiętam, bo Teresa akurat była na moim szkoleniu sierpniu, które prowadziłem i też pamiętam, jak się martwiłaś, że ci się uda właśnie powiedzieć o to, żeby do włodarzy dotrzeć, żeby był pozytywny odbór, także cieszę się, że jesteś z nami i że fajnie to wszystko funkcjonuje tak jak powinno. Tak, już Nagielicka z Warszawy oraz ze świata. Jestem od początku latarniczką. Robię to w domach, jak również robiłam to w takim dziwnym miejscu w Rudzie Ławeckiej. Prowadziłam tam zajęcia innego rodzaju, ale przy okazji rzuciłam również ten temat. Na tą chwilę prowadzę zajęcia w Centrum Aktywności Lokalnej na Pacach, w takim fantastycznym miejscu, w którym dobrze byłoby, żeby było więcej w naszej gminie ojczyźnie. Super, dziękuję bardzo. Olszewski Łukasz, przyjechałem do Warszawy, prowadziłem zajęcia w kilku dzielnicach, do kultury, do seniora, indywidualnie. Dziękuję. Od wakacji zeszłego roku. Justyna Spryszak, latarnikiem jestem od
2012 roku po szkoleniu w Zamościu. Prowadzę zajęcia indywidualne na terenie gminy Szastarka i gminy Turka, indywidualnie w rodzinie. Przyjechałam z Pociemnej z Daleko Lubina. Swoją działalność zaczęłam w sierpniu tego roku po szkole Liuka. Zajęcia prowadzę w gminnej bibliotece w Jastkowie oraz w domach prywatnych. Witam wszystkich, nazywam się Krystian Myszko. Pochodzę z Gardzienic, to z gminy Piaski, tutaj blisko Lublina. No, jestem świeżakiem i jak na razie doświadczenia zbieram po rodzinie, po znajomych, tak żeby tak powolutku się w to wdrażać. U mnie w miejscu właśnie na razie. Mamy również świetlicę, tam też jedno zajęcie przeprowadziłem, jeżeli chodzi o ogródkę do celu, to była koło gospodarki wiejskiej. Super, fajnie. Anna Łuska, zajęcia prowadzę od stycznia 2013 roku. Prowadzę w tej chwili w Domu Pomocy Społecznej Centrum Bartolomie. Chwilowo, dopóki nie dostanę swoich laptopów, które mam nadzieję dostać. Ciągle mam nadzieję, ale termin się przedłuża, ale mam nadzieję. I wtedy będę prowadziła na Mochotowie w bibliotece. Czyli z Warszawy. Z Warszawy. Starawowice, czerwiec 2013, Miejska Biblioteka Publiczna, Wiedzórka w Starawowice. Super, dziękuję. Kowalik Szymon, szkolenie ukończyłem w sierpniu Sandomierzu tego roku. Przyjechałem z Lublina, a jeżeli chodzi o jakieś doświadczenie, to przeprowadziłem kilka spotkań bardziej indywidualnych w domach seniorach w Onopolu. Super, dzięki. Nazywam się Wika Romanowska, przyjechałam z Piły i jestem na zajęciu od sierpnia tego roku. Jestem tak, na plan działania miałam w głowie od razu. Także postawiłam na biblioteki, wszystkie już są moje. Jeśli chodzi o chwilę, jest to 9. Już jest podpisana jakby taka umowa i już działamy, już jest informacja na portalu AC24.pl, że zajęcia będą. Byłam na trzech konferencjach takich zorganizowanych tutaj w Pile, takich, żeby promować po prostu to, że latarnicy są. Na forum kobiet, na kongresie kobiet, to tak wyszło, że same kobiety i na czasie kobiet. W różnych ośrodkach kultury tutaj to były różne takie imprezy zorganizowane, które jakby też powodowały to, że ludzie się tym zaczęli interesować. No ale główne działania to na biblioteki. To jest powiatowa i miejska biblioteka, także kontakt ze starostwem i z panem prezydentem i w przyszłości myślę, że będzie tam gdzieś latarnia, bo pan prezydent myślę, że się stoi. Ale pan starosta też powinien. Super, dziękuję bardzo. Słuchajcie, to dziękuję wam bardzo za przedstawienie się.